Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Game TV. Ja mam na imię Piotrek, a że dzisiaj mamy środę, przynajmniej jest to czas, kiedy wpuszczam te materiały, gdzie wybieram wam jedną konkretną grę. Jedna konkretna gra, która zasługuje na to, żeby być pokazana i coś więcej, żeby o niej opowiedzieć. No tak, Piotrek, ale powiedziałeś jedna, a przed nami są dwie. Dlaczego za chwilkę się tutaj wyjaśni? Dzisiaj głównym gościem będzie gra Hannibal, która to jest grą wojenną. Nie będę was absolutnie czarował. Jest to gra na konkretnie dwie osoby, jest to gra wojenna. Jest to gra trudna, gdzie będziecie musieli sporo czasu poświęcić, żeby tę grę zrozumieć. No i jeśli jeszcze jesteście w tym momencie ze mną, to znaczy, że gra Was zainteresowała. I teraz dlaczego ta gra znajduje się obok sukcesorów jednej z moich ulubionych gier wojennych? Ponieważ jednym z autorów gry pod tytułem Hannibal jest właśnie autor sukcesorów. I jak za chwilkę będę starał się Wam pokazać, geniusz sukcesorów został przeniesiony do Hannibala i dla mnie jest to jeden plus, a drugi plus jest taki, ci, którzy oglądają mnie nieco więcej, zdają sobie doskonale sprawę, że jestem totalnym fa fanatycznym tykiem historii starożytnego Rzymu, więc jak dostaję w tym momencie grę, która będzie przedstawiała konflikt między Rzymem a Kartaginą, no to oczywiście jestem z tego faktu wybitnie zadowolony, a dodatkowo będę mógł sobie palić mózg w tej grze wojennej, no to już jestem absolutnie, totalnie mega szczęśliwy. Jeśli chodzi o Hannibala, jest to tytuł, który 14 maja przez wydawnictwo Phalanx zostanie wypuszczony na Foundation, więc będzie można sobie go wesprzeć. I teraz będą dwie wersje. Ja mam wersję Hannibal i Hamilkar, natomiast zostanie to rozbite, czyli będziemy mieli Hannibala, który będzie miał wersję polską i będziemy mieli Hamilcara, który będzie sprzedawany oddzielnie i wersji polskiej na GameFoundzie mieć nie będzie. Dlatego jeśli chcielibyście zobaczyć czym jest Hannibal, no to właśnie jest idealny czas, żeby spojrzeć czy jest to tytuł, który Was zainteresuje? No a fakt, że jeszcze jesteście ze mną i wiecie, że jest to gra trudna wojenna, no to świadczy o tym, że chcecie się coś więcej dowiedzieć. Tak więc, koniec pusto gadania, jedziemy do materiału. To teraz wytłumaczę Wam jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza bardzo prosta, ponieważ wiele osób zastanawia się, co się stało z moim pudełkiem. Już wam mówię, kurier się stał z moim pudełkiem. I druga rzecz to to, dlaczego na moim pudełku napisane jest Hannibal i Hamilkar, a teraz będziemy mieli osobne wydanie Hannibala i osobne wydanie Hamilkara. No bo pewnie jakiś interes głównego wydawcy, który stwierdził, że może sobie w tym momencie rozbić te dwie gry i będziemy mogli sobie nieco więcej na tym zarobić, aczkolwiek hannibal, który będzie w wersji polskiej, to będzie oddzielna gra. I Hamilkar, który będzie tylko w wersji angielskiej, To będzie też oddzielny tytuł. To nie jest po prostu dodatek, który będzie sobie można dokupić do głównej części gry, czyli właśnie do Hannibala. To będą dwie oddzielne gry. Hannibal będzie po polsku. Hannibal to będzie gra, w której będziemy się bili na lądzie, więc prawdopodobnie będziemy mieli tutaj odzorowanie drugiej wojny punińskiej. Natomiast jeśli chodzi o hamilkara, będziemy mieli tutaj poza aspektem lania się na lądzie, będziemy mieli rozbudowany element lania się na wodzie, czyli będziemy się przenosili do pierwszej wojny. O Od takie myślę konieczne wytłumaczenie. Co my w tym Hannibalu będziemy mieli? Ano, będziemy mieli dwie instrukcje. Pierwsza instrukcja, klasyczna instrukcja gry wojennej, czyli nie jest to jakoś specjalnie mocno skomplikowane, jest to na pewno inne. Jeśli będziecie przesiadali się z jakiejś trudniejszej gry planszowej do tej instrukcji, to po prostu będziecie mieli kontakt z mniej znanym typem instrukcji, ale nie powinno Wam to strasznie sprawić problemów. Z drugiej strony będziemy mieli również książkę scenariuszy. Mamy tutaj łącznie 13 scenariuszy, które będą oczywiście dawały nam możliwość przeżycia różnych, różnych epizodów um, wojny punickiej, inaczej ustawiamy inne warunki zwycięstwa, od żeby było nieco bardziej regrywalne, aczkolwiek tytuł jest totalnie mega regrywalny. Takie instrukcje w pudełeczku. Gra Hannibal to oczywiście również plansza. To będą karty, które będziemy stosować w trakcie rozgrywki, karty bitwy, taktyk, karty generałów, znaczniki kontroli, znaczniki jednostek, kosteczki, które będziemy rozwiązywali spory, jak również sylwetki naszych generałów. Poza tym wszystkim, bardzo proszę, mamy trochę plastiku, który również pięknie ozdobi nam planszę. No i teraz pokazując wam też, co mam w moim pudełku, który zawiera i Hannibala, i Hamilkara, to wam pokażę, co. Mamy dodatkowego w Hamilkarze. W Hamilkarze oczywiście otrzymujemy instrukcję, dzięki której dowiemy się, jak grać w tę grę z dodatkowymi elementami, a dokładnie z bitwami morskimi. Jak ogarniacie z lekcji historii, no to w I wojnie punickiej Rzym na samym początku był troszeczkę w plecy, jeśli chodzi o wojowanie na morzu. Później odrobił lekcję i przeniósł po prostu bitwę lądową na morze, czyli mamy abordaż. Mamy oczywiście okręty, które będą to oddawały, rzymskie, kartagińskie. Mamy dodatkowe karty, jak również tutaj mamy karty naszych takich specjalnych taktyk morskich. Morskich, które będziemy sobie stosować, czego nie ma w wersji podstawowej Hannibal'a. To są dodatkowe elementy, ale pamiętajmy, że Hamilkar będzie oddzielną grą, tak więc część elementów, które już widzieliście, będzie zdublowanych i będzie w tej wersji hamilkarowej, żeby po prostu można było sobie w tego Hamilgara od tak po prostu grać. Czyli i plastiki, i plansza, i poszczególne karty, znaczniki, to wszystko będzie w Hamilkarze. No i teraz, dlaczego te dwie gry rozdzielono, a nie wydano jednej wersji, tak jak to kiedyś ongiś bywało? No wiecie, no odpowiedź jest jedna i chyba oczywista dla wszystkich. To teraz skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na Hannibalu, który będzie wydany w wersji polskiej, i to będzie kolejna edycja tej gry. Jak widzicie, gra już w 2008 roku miała Best War Game. W 2008 też również miała najlepszą grę dla dwóch osób, a w 2018 roku, przy kolejnym wydaniu, miała też Best War Game. Jak to będzie przy kolejnym wydaniu, czas pokaże, a ja teraz pokażę wam o co w ogóle w tej grze chodzi. Zasadniczo mamy planszę, na której będziemy się nawalać, i kto będzie robił to lepiej, wygra grę. Koniec, nieco bardziej szczegółowo. No to mamy naszą książeczkę scenariuszy i tam dokładnie napisane jest, kiedy jaka strona wygrywa. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli gramy w grę tak zwaną luźną, no to Rzym wygra jeśli zajmie kartaginę, kartagina jeśli zajmie Rzym. Plus dodatkowo, jeśli Rzym zmusi kartaginę do wyeliminowania, usunięcia z planszy większej liczby od takich znaczników kontroli niż ta posiada, to Rzym wygrywa, a kartagina może szybciej wygrać, zajmując konkretne prowincje Rzymu. W tym momencie Rzym. Przegrywa. To teraz powiem Wam, jakie gra ma fazy, żebyście lepiej to wszystko ogarnęli. Gra łącznie ma pięć faz. Pierwsza jest to faza posiłków. Druga, największa i najwięcej tam się dzieje, czyli faza strategiczna. Trzecia jest to faza, gdzie w zimę będziemy tracić jednostki. Czwarta jest to faza politycznej izolacji. No i ostatni, piąty element to sprawdzamy, kto wygrał. Zacznijmy sobie od fazy wsparcia. Faza wsparcia polega na tym, że gracz grający Rzymianami i gracz grający Kartaginczykami będzie otrzymywał odpowiednią liczbę żetonów, które będziecie mogli umieścić na kontrolowanych przez siebie obszarach lub obszarach, które no, są po prostu wskazane przez scenariusz. Następnie mamy fazę strategiczną, w trakcie której będzie działo się najwięcej. Najpierw dopieramy karty, potem decydujemy, kto jest graczem rozpoczynającym. Następnie będziemy mogli te karty zagrywać. No i teraz, każda karta składa się z dwóch elementów: wydarzenia i punktów operacyjnych. Z punktów operacyjnych, bez względu na to, jaki kolor tutaj mamy, mogą skorzystać obydwaj gracze, jeśli trafi im się taka karta. Natomiast z wydarzeń mogą skorzystać tylko ci gracze, dla których dana karta jest. Czyli np. czerwone to Rzymianie, łamane to jeden i drugi gracz, a takie niebieskie to oczywiście gracz kontrolujący. Karta Karty te są różne. Dzięki niektórym kartom będziemy mogli wrzucić jednostki nowe na plansze, będziemy mogli przerwać komuś zagrywaną kartę, więc możemy mieć taką ripostę, lub ewentualnie po prostu możemy wprowadzić jakieś wydarzenie do świata gry. Nasze punkty operacyjne możemy wydawać na kilka sposobów. Zazwyczaj będziemy tutaj bawili się znacznikami kontroli, czyli będziemy wstawiali nowe lub ewentualnie będziemy obracali te, które już znajdują się na planszy, żebyśmy po prostu kontrolowali różne prowincje. Odcinając dostęp od poszczególnych żetonów, będziemy również powodowali, że w zimę przeciwnik będzie ponosił dotkliwsze w straty, jeśli zostawi sobie tutaj armię i od zaopatrzenia zostanie przez nas ta armia odcięta. Do tego wszystkiego punkty operacyjne mogą być wprowadzane na przykład trujeczki dzięki czemu będziemy mogli wprowadzać nowe jednostki na planszę. To są bardzo cenne karty. Dodatkowo tymi punktami operacyjnymi będziemy również poruszali dowódcami. Ci dowódcy będą mieli różne rangi. Będziemy musieli to oczywiście zaznaczać, czy to jest dowódca armii, czy po prostu dowódca legionu, czy jest to konsul, prokonsul w przypadku Rzymu. Tego będzie trochę sporo. Do tego wszystkiego każdy z tych generałów ma swoją odpowiednią rangę bitwy, rangę strategiczną, jak również swoje specjalne umiejętności. Umieszczanie tych elementów zależne też będzie, czy niedaleko są przyjazne nam lub Kartaginie plemiona, które przekabraciliśmy na swoją stronę, czy są to miasta ufortyfikowane mniej lub bardziej, czy na przykład jakieś miasto jest oblegane. Dużo tych rzeczy jest. Ale to właśnie takie smaczki na planszy będą powodowały, że w Hannibalu będziecie się czuli jako osoba odpowiedzialna za los swoich żołnierzy, no i oczywiście Kartaginy lub Rzymu. I tak jak wam powiedziałem, kolejna faza to będzie faza, gdzie będziemy sprawdzali odcięte jednostki na planszy. Jeśli mamy takie jednostki, będziemy musieli je oddzielnie posprawdzać i po prostu będziemy sobie rzucali kostką, sprawdzali jaka jest wielkość naszej jednostki. No i oczywiście w tabeli przecięcia będziemy widzieli jakież to straty zimowe ponieśliśmy. Następna faza to faza, w trakcie której takie oto miasteczka będziemy niestety musieli usuwać z planszy, jeśli takie miasteczka kontrolowane przez nas nie są połączone w prostej linii ze znacznikiem naszej kontroli, z przyjaznym plemieniem albo jakimś tam innym miastem. Tutaj, rzeczywiście, jak widzicie, na planszy będziemy musieli tworzyć takie siatki połączeń, żeby nie cierpieć w zimę utratą jednostek, lub ewentualnie właśnie, żebyśmy nie tracili tychże dosyć ważnych. Miasteczek. Kiedy zrobimy już te wszystkie fazy, będziemy sprawdzali, czy któryś z graczy nie został zwycięzcą, czyli sprawdzamy, jakie są warunki scenariusza, jeśli byśmy jeszcze ich nie znali, no i w tym momencie sprawdzamy, czy ktoś już wygrał. Gra również, że będzie miała swój limit czasowy, co w niektórych scenariuszach jest określone, szczególnie tym głównym, charakterystycznym dla Hannibala, czyli będziemy grali określony czas, grając całą wojnę punicką i po tej dziewiątej rundzie sprawdzamy, kto jest zwycięzcą. Jeśli tego warunku w jakimś scenariuszu nie ma, no to po prostu musimy spełnić warunki, żeby go skończyć. I tyle. O, kochani, właśnie słoneczko padło na Hannibal'a, więc pola coś więcej powiedzieć wam o bitwie. A ta bitwa jest, no, muszę przyznać, że bardzo, bardzo ciekawie rozwiązana w tej grze. Będziemy mieli różne jednostki, co za chwilkę zobaczycie, różne karty taktyk, których będziemy używać w trakcie tej bitwy. Ale zanim do tego dojdziemy, no, to musimy naszego przeciwnika złapać. Czyli musimy go zaatakować, co jest nie takie łatwe, bo najpierw trzeba sobie przygotować takie zaplecze, potem będziemy go atakować. A jak ten ktoś będzie miał armię obok, to będzie mógł nas przechwycić. Jeśli go atak to ten ktoś będzie mógł się wycofać, na przykład do miasta, które ma za plecami, będzie mógł podzielić swoją armię i zostawić część na straty, lub ewentualnie, żeby te straty zadać nam, a później będzie mógł się bunkrować. W dodatku, jeśli ten ktoś ucieknie, czyli uda mu się, że odpowiedni rzut, to w tym momencie my będziemy mogli go też ścigać i też będzie musieli odpowiednio rzucić, żeby tego kogoś złapać. Do tego wszystkiego, oczywiście, dochodzą również umiejętności naszych generałów, więc jak widzicie, nie jest łatwe. Jak zobaczyliście przed chwilką, przygotowanie do bitwy, no to wiąże się z takim tańcem na mapie, ale również taniec na mapie widoczny jest przy przemieszczaniu się pomiędzy lądami. Czyli na przykład, jeśli będziemy się przemieszczali między lądami, e, będąc kartaginą fajnie byłoby mieć sojusz z Macedonią, do tego, żeby Syrakuzy się do nas przyłączyły, żeby port, do którego się udajemy, był po naszej stronie i nasza armia, żeby też specjalnie duża nie była, bo to troszeczkę może nie przeszkodzić. Potem rzucamy kostką i sprawdzamy, czy nam się udało, e, czy jednak musimy wrócić, czy po prostu zatonęliśmy. Jak sami widzicie, tutaj mamy duże przygotowanie nie tylko na lądzie, ale również do podróży też trzeba się przygotować, żeby wyjść za plecy przeciwnika i go zaskoczyć w niespodziewanym miejscu. Ale Piotrze, wytłumacz nam, jak się w tej grze będziemy bili, o co w tym wszystkim chodzi. Bardzo proszę, będziemy korzystali z tych jeszcze niekorzystanych kart, czyli kart bitwy, no i sprawdzamy sobie na nasze tutaj oddziały. Gracz rzymski może teraz zdecydować, rzucając oczywiście kostką, i mieć dobry rzut. Jeśli musi dobrze rzucić, to może zmienić, ale nie musi tego robić dowództwo w tej armii, bo będzie miał jakąś umiejętność, która mu bardziej pasuje. Gracz rzymski to już zrobił, teraz gracz kartagiński, jeśli ma słonie, a ma, może zrobić szturm, co w rzeczywistości miejsca nie miało, ale wykonuje sobie taki szturm. Jeśli ten szturm, w oparciu o jego statystykę, mu się uda, czyli rzuca znowu kostką, no to gracz rzymski będzie miał mniej kart do dobrania tych, oto właśnie, a te karty są bardzo ważne, ponieważ teraz, w zależności od wielkości waszej armii kontrolowanych miejsc, co również zaznaczane jest w odpowiednimi prowincjami, będziecie otrzymywali odpowiednią liczbę tych kart. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ właśnie teraz te karty wchodzą i gracz atakujący rozpoczyna. Czyli na przykład gracz atakujący rozpoczyna, Zagrywając sobie taką kartę, gracz broniący ma taką samą kartę, więc, no ten szturm się nie udał. Teraz rzucając sobie kostką i porównując do swoich statystyk, może przejąć inicjatywę, co załóżmy mu się udaje, dzięki czemu to on będzie teraz zagrywał kartę, i teraz gracz atakujący musi szukać tej karty, jeśli będzie miał, no to oczywiście mu się uda, więc zagrywa sobie kartę jokera, która pasuje do wszystkiego i pyk. No i tak właśnie taka przerzucajka będzie trwała do momentu, kiedy atakujący, nie będzie miał na przykład kart, wtedy przegrywa, lub broniący, nie będzie miał odpowiedniej karty. Wtedy przegrywamy, ponosimy straty, ale nie tylko straty wojsk, ale również są straty polityczne. I teraz sprawdzamy, jakie będą straty. Straty będzie ponosił atakujący i będzie ponosił obrońca. Będzie to linia przecięcia rzutu kostką. W przypadku, jeśli wygrał atakujący, będziemy te linie porównywali z liczbą kart gracza, który zagrał tych kart najwięcej. Natomiast, jeśli jesteśmy obrońcą, to sprawdzamy, jaki jest wynik na kostce i sprawdzamy, ile kart zostało atakującemu. Wtedy możemy sobie zobaczyć, ile naszych jednostek straciliśmy. Tak, oczywiście. W grze będziemy również mogli uciekać rzucać dodatkowymi kostkami, które będą pokażone. Jakie mamy tragiczne straty? Tak, w grze również będą różnego rodzaju oblężenia różnych miast, miasteczek murowanych, lub mniej lub bardziej, co też będzie powodowało dodatkowe rzuty, dodatkowe elementy, które będą się w trakcie gry wydarzać, jak również straty, które będziemy zadawać i odbierać. Tutaj mamy sporo zabawy. I teraz coś, co zostało bardzo fajnie zrobione. Otóż każda bitwa będzie miała również swoje polityczne konsekwencje, czyli sprawdzamy, ile jednostek straciliśmy, dzielimy na dwa, zaokrąglamy do góry i tyle właśnie. Takich elementów albo nieomurowanych miast musimy po prostu znieść. Jeśli nie mamy takiej liczby na planszy, to po prostu z automatu przegrywamy. No, to przed chwilą zobaczyliście grę pod tytułem Hannibal. Grę, która spotkała kuriera na swojej drodze, a ja miałem przyjemność spotkać tę grę na swojej. Na pewno wiele osób czeka, żebym tę grę porównał z sukcesorami. I Piotr, która gra Ci się bardziej podoba, to ja od razu powiem na wstępie, że na pewno bardziej mi się podobają sukcesorzy, mimo że są o starożytnej Grecji. Chociaż jest to już taka bardziej epoka helenistyczna. Natomiast tutaj mamy Rzym i to mi się powinno bardziej podobać ze względu na tematykę. I ze względu na tematykę mi się bardziej podoba, gdzie właśnie sobie wnikamy w ten taki najbardziej popowy rozgraniciel. Roz roz reklamowane przez Hollywood. Temat rzymski, czyli właśnie wojny punickie. Troszeczkę szkoda, że szczególnie ta druga wojna punicka widoczna w Hannibalu nie została bardziej oznaczona jako taki konflikt, który był konfliktem państw w basenie Morza Śródziemnego, ponieważ tam też i państwa macedońskie były bardzo mocno zaangażowane. Tutaj mamy tylko fragment widoczny przy przeprawianiu się przez wodę. To można byłoby dalej pociągnąć, ale oczywiście gra by nam się jeszcze bardziej rozbudowała i co po niektórzy Mieliby problemy z ogarnięciem, a tak nieco bardziej dostosowano tytuł. Dzięki czemu jest nieco prostszy niż sukcesorzy, i może po prostu spotkać się z większym odbiorem, co oczywiście też jest dobre. Michanibal Hannibal podoba się, lubię głębie strategii w tym tytule. Bardzo mi się podoba, że w tej grze, w tej grze. Totalnie nauczymy się bardzo ważnej takiej rzeczy, że rozpoczynamy jednostkami, które są na planszy, czyli tak zwana nazwijmy to armia zawodowa. Do tego wszystkiego będziemy wygrywali tę wojnę rezerwami, a i tak wszyscy nam powiedzą, że to nie rezerwy ani nie początek wygrywa tę wojnę, tylko logistyka i w tej grze brutalnie się o tym przekonamy. Jeśli przeciwnik nam sprytnie poprzecina linie logistyczne i po prostu odetnie nas, to będziemy cierpieli w zimę, że będziemy tracili jednostki, jak również będziemy tracili poszczególne miasta znaczniki kontroli i po prostu w konsekwencji przegramy grę. Jak przegramy jedną dużą bitwę, w której będą zaangażowane duża liczba naszych jednostek, nie będziemy w stanie ściągnąć żetonów kontroli i po prostu dostaniemy łomot przed czasem. W tej grze wybitnie na to trzeba uważać, tak więc polityka splotła się ze strategią i taktyką, co mi się wybitnie podoba. Hannibal to gra dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć przygodę z grami wojennymi, chociaż ja wiem, pewnie parę osób się na mnie rzuci, że gra wojenna to taka gra, która ma heksy, masę znaczników, Okej, okay, to jest jeden z typów gier wojennych. Ja bym to Hannibal'a do tego wszystkiego zaliczył. Jest to gra, która ma nie aż tak wysoki próg wejścia jak większość gier wojennych. Przy której osoby, które są ogarnięte z grami, nie wiem, worker placementowymi, ekonomicznymi, tymi trudniejszymi, raczej nie powinny mieć dużego problemu z wejściem. Jeśli chcecie się poczuć jako dowódca wojskowy, to Hannibal jest naprawdę bardzo dobrym tytułem na dwie osoby. To jest kolejna bardzo ambitna gra na dwie osoby. Hannibal. Zdecydowanie polecam.